Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie zaprasza do codziennych ćwiczeń duchowych, aby doskonalić swoją duszę i rozwijać życie wewnętrzne. Kochana duszo, gdy już się skupiłaś, najpierw pomódlmy się serdecznie i gorąco. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przybądź, Duchu Święty, i spuść z niebiosów wzięty światła Twego strumień. Przyjdź, Ojcze ubogich, przyjdź, Dawco łask drogich, przyjdź, światłości sumień. Matko dobrej rady, Maryjo, wspomagaj mnie swoją macierzyńską radą. Święty Józefie, mój święty aniele stróżu, moi święci patronowie, pospieszcie mi z pomocą. Mów, Panie, sługa Twój słucha. Kobiety upominane przez aniołów i posłane do apostołów. Ogarnął je strach i schyliły głowy ku ziemi, a oni powiedzieli do nich: dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Zostały zgromione, bo aniołom tak samo się ukazującym nie wierzą. Podobnie i błądzą ci, co w rzeczach duchowych nieposłuszni swoim przewodnikom, polegają na swoim własnym uczuciu. Szukają oni Jezusa, lecz wśród umarłych, to jest w swoim zdaniu i miłości własnej. Tam jest Jezus, gdzie nie ma nic Twego. Nie ma Go tu, zmartwychwstał. Nieomylny dowód zmartwychwstania. Nie ma Go tu. O taki dowód naszego duchowego zmartwychwstania starać się należy, żeby nie żadne złudzenie, lecz anioł prawdy, spowiednik i starsi Twoi rzekli o Tobie: nie ma Go tu. W tym nieposłuszeństwie, w tej namiętności, w tym uporze, w tej miłości własnej, w tym lenistwie, w tej oziębłości, w tym grobie, nie ma Go tu. Potem idźcie szybko powiedzieć Jego uczniom: powstał z martwych. W imieniu Chrystusowym aniołowie kobietom dają to poselstwo do apostołów, którzy tak małodusznie zostawili Jezusa. O jakże słodki Pan mój, który nie według naszych win, lecz według swego miłosierdzia obchodzi się z nami. Nie wyzywaj na sąd swego sługi. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości Twojej. Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, teraz znów przemówiłeś do mnie. Dzięki Ci składam za wszystkie dobre myśli i poruszenia. Jak dałeś mi pragnienie, tak daj też wykonanie. Dopomóż mi, bym stał się katolikiem z czynu. Wszystko dla Ciebie i zbawienia duszy mojej. Jezusie, Maryjo, Józefie Święty, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Amen. Wysłuchane treści pochodzą z dzieła Rok Chrystusowy. Rozmyślania na każdy dzień roku. Tom drugi. Od popielca do zielonych świątek. Pełny audiobook oraz wersję książkową nabędziesz na stronie
na jej głowie.pl.